Cześć, witam Was na kanale Videoblogtech. Tech. Do tej pory od dłuższego czasu na rynku dostępna była Fera 3, chłodzenie od Silentum PC, które wybierało dosyć dużo osób, ponieważ była w dobrej cenie poniżej 100 zł. Potrafiła schłodzić nawet dosyć wymagające procesory, nie kolidowała z pamięciami RAM. Dzisiaj na rynek Silentum PC wprowadza nowe chłodzenie Fera 3, ale z podświetleniem RGB. Zobaczymy, jak się sprawuje w porównaniu do swojej starszej siostry jak jest z wydajnością nowego chłodzenia i oczywiście jak świeci dla tych co lubią rozświetlić wnętrze swojego komputera. Na tą prezentację i test nowego chłodzenia od Silentium PC serdecznie Was zapraszam. Sprawdźmy sobie najpierw co dostajemy w komplecie, bo co dostajemy z tą trójką to generalnie większość z Was wie. Czyli za do większości soketów Instrukcje obsługi, a tutaj, no i oczywiście, wentylator. Natomiast tutaj, też wentylator, tylko troszeczkę inny. Jest to Sigma Pro RGB 120 mm. Parametry ma bardzo podobne: minimalna prędkość obrotowa 500 obrotów, maksymalna 1600 obrotów oczywiście sterowany PWM, czteropinowa wtyczka, ale dodatkowo oczywiście wtyczka do podświetlenia RGB. Ten wentylator się nam świeci. Ale nie tylko on, moi drodzy. Fera 3 posiada top, również podświetlany przez RGB. Jest tutaj zatopione kilkanaście diut LED RGB, które są przykryte czarnym backplate'em z wyciętym logiem Centum PC i szczelinami takimi fikuśnymi, przez które też przebija światło. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Z tego topu, jak widzicie w środku, tutaj zapewne widzicie, tak, widzicie, odchodzi też jeden kabelek czteropinowy RGB. To chłodzenie można wpiąć na różne sposoby do naszego komputera i sterować nim raczej niż wpiąć. Możemy to zrobić za pomocą dołączonego nano pilota, którym sterujemy efektami tego podświetlenia, kolorami, prędkością tych efektów. Z jednej strony wtyczka SATA do zasilania, z drugiej strony 4 PIN do wpięcia, właśnie do wtyczki 4 PINowej wychodzącej z wentylatora i wychodzącej z naszego. Chłodzenia radiatora, a dokładnie do przejściówki, która jest dołączona w komplecie. Z jednej strony wpinamy te dwa ustrojstwa, a z drugiej strony mamy jedną wtyczkę czteropinową RGB. I sterujemy albo za pomocą pilota, albo możemy niezależnie podłączyć te yy, dwa źródła światła do naszej płyty głównej, jeżeli saportuje podświetlenie RGB. Jest to Asus, jest to Asrock, jest to EVGA i jest to MSI z Mystic Lightem. Więc do tych płyt głównych możemy podłączyć to podświetlenie i sterować tym podświetleniem za pomocą oprogramowania producenta płyty głównej, czyli zsynchronizować sobie z podświetleniem płyty głównej. I jest trzeci sposób, możemy całe to chłodzenie podpiąć do naszego kontrolera RGB w obudowach Armis TGRGB. Jeżeli taką posiadamy, to wpinamy sobie wtedy to do kontrolera i już sterujemy wtedy wszystkim bezpośrednio z kontrolera, który jest w obudowie Armis. Pamiętajcie, Armis. Podobnie jak w ferze trójce, tak i tutaj mamy aluminiową stopę, przez którą przechodzą wpuszczone w nią 4-6 mm heatpipy, które to odprowadzają ciepło do gęsto. E... Finowanego radiatora. Natomiast wentylator Sigma Pro RGB na każdym z rogów posiada wbudowane gumki antywibracyjne. Tak jak powiedziałem, kręci się on z taką samą prędkością jak wentylator Sigma Pro, który jest dołączany do fery trójki. Natomiast ma troszeczkę większy przepływ powietrza. O ile fera trójka ma przepływ powietrza na poziomie 46,5 cfM, tak Sigma Pro RGB ma tą przepływność na poziomie 53 cfM. -ów. Więc jest troszeczkę lepiej. Porównamy sobie z wydajnością. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Zresztą zobaczcie, te łopatki są zupełnie inaczej ułożone w Sigma Pro RGB niż w normalnej Sigmie Pro. Rotor wentylatora można ściągnąć bez problemu z ramki, co usprawnia nam czyszczenie i konserwację samego wentylatora. Natomiast łożyska, które zastosował tutaj producent, są to hydrauliczne łożyska HBS. Podobnie jak fera trójka bez RGB, jest kompatybilny z wysokimi pamięciami, ponieważ nie zachodzi na żaden slot pamięci. Jest kompatybilny również z większością podstawek, również z AM4. I co ciekawe, w przypadku tej fery trójki RGB. Zastosowano dosyć uniwersalne mocowanie do płyt pod Ryzeny z podstawką AM4. Już nie trzeba zakładać tego backplate'a, który jest w komplecie, oczywiście, dołączany przez producenta. To chłodzenie jest kompatybilne z fabrycznym backplate'em płyty głównej, więc bez problemu można już go przykręcić bezpośrednio do tego backplate'u, który jest z fabrycznie dostarczony z płytą główną. Wymiary chłodzenia 146x125x78 mm jest dosyć niskie, wejdzie do większości wąskich obudów i waga 647 gramów. Jest on troszeczkę lżejszy od fery trójki bez RGB. jak mam powiedzieć, możemy sterować za pomocą pilota dołączonego do fery trójki RGB. Niestety nie byłem w stanie wpiąć tej fery do kontrolera z obudowy Armis RGB, ponieważ w mój sample testowy fery trójki nie posiadał odpowiedniej przejściówki. Mam nadzieję, że wersje finalne, które znajdziecie w sklepach, będą posiadały odpowiednią przejściówkę i że to tylko taki przypadek, wypadek przy pracy. Już mam kilka efektów pokażę, które możemy tutaj zrobić. Oczywiście przejścia. Różnych kolorów możemy też sterować szybkością tych przejść. Jak widzicie, zmienia się zarówno top obudowy, kolor top obudowy, jak samo podświetlenie wentylatora. Dyskoteka, jak ktoś lubi, Coś jest w stylu efektu pioruna, efektu błyskawicy, raczej, albo po prostu stroboskopu z dyskoteki. Oczywiście możemy ustawić kolor statyczny. Jeżeli ktoś nie lubi efektów przejść, możemy dopasować go do podświetlenia naszej budowy, podświetlenia płyty głównej, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Nie ma dużo tych efektów, jest około 5-6 efektów, plus oczywiście kombinacja tych efektów i kombinacja kolorystyczna, więc sumarycznie coś tam sobie można dobrać i ustawić bez żadnego problemu. Kilka słów podsumowania po toście, które widzieliście technicznie a propos przepływu powietrza, temperatur, do których jest w stanie schłodzić nasz procesor Tafera 3 RGB. Nie różni się to praktycznie od Fery 3 bez wersji RGB, więc RGB jest praktycznie takim tylko dodatkiem dla osób, które lubią świecące wnętrze swojego komputera. Plus za to dla Cinetube PC, że nie poszli na łatwiznę i nie wymienili jedynie wentylatora, który jest podświetlany RGB, ale zrobili też całkiem nowy top tego chłodzenia, co też wygląda całkiem ciekawie według mnie. Więc za to plus. Plus też za wydajność do średnio grzejących się procesorów. Zdecydowanie ta Fera będzie całkowicie odpowiednia. No, raczej nie schłodzi podkręconego 8700K, więc musicie jak zwykle mieć to na uwadze, ale też nie jest to chłodzenie przeznaczone do topowych, grzejących się i bardzo podkręconych procesorów plus za to, że można podpiąć ją bezpośrednio do np. płyty MSI i za pomocą oprogramowania MSI czy też ASRocka czy też EVGA czy też ASUSa sterować tym podświetleniem i synchronizować to ze sobą plus za to, że teoretycznie można podpiąć do kontrolera z Armica ARTG RGB aczkolwiek nie mogłem Wam pokazać tak jak Wam powiedziałem, ponieważ w zestawie niestety nie miałem odpowiedniej przejściówki dostarczonej do producenta, od producenta do tego sampla, który do mnie przyjechał nie zdążyli mi po prostu jej już dosłać przed publikacją tego materiału, przed oficjalną premierą tego chłodzenia. Co do kultury pracy, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, nawet pracując z prędkością 1650 obrotów na minutę, bo ten wentylator z taką się kręcił maksymalną prędkością przy podkręconym Ryzenie. Ten efekt, głośność tego chłodzenia jest praktycznie niezauważalna, więc zdecydowanie dla osób, które lubią ciszę i też. Znowu wracając do tematu, nie mają bardzo grzejących się i podkręconych procesorów, jak najbardziej ok. Ja tutaj z premedytacją testowałem to na 2600X, który jest dosyć gorącym procesorem, więc możecie zobaczyć, jak to właśnie wyglądało w tym przypadku dosyć wysilonego i dosyć bardzo grzejącego się procesora, którym jest Ryzen 2600X. Cena SRP tego chłodzenia już troszeczkę wypada gorzej w porównaniu do zwykłej Fery 3. 49 zł cena SRP. Oczywiście wszystko będzie zależało od sklepu, jak on sobie sam wyceni i wystawi do sprzedaży. Natomiast jest to 50 zł więcej niż zapłacimy za zwykłą ferę 3. Czy warto, czy nie warto? Musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli ktoś nie potrzebuje świecącego chłodzenia, no to zapewne wybierze wersję zwykłą, bez RGB. Natomiast jeżeli ktoś lubi, jak mu się komputer świeci, mieni różnymi kolorami to nie będzie zawiedziony kupując tą Ferę 3 w wersji RGB. I ode mnie to tyle moi drodzy. Leci ode mnie rekomendacja dla tej Fery 3 RGB dla osób, które lubią podświetlenie w swoim komputerze. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Tech.